Ta lekcja jest przy wybiegu. Tędy! Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu na peceta. Chodźmy za Neville'em na padok hipogryfów. W poprzedniej sesji poznaliśmy fabułę tej gry. Mieliśmy konfrontację z Dementorem w pociągu w Hogwarts Express. Dodatkowo mieliśmy wyzwanie Carpe Retractum, troszeczkę żeśmy sobie poeksplorowali Hogwarts, mieliśmy konfrontację z Irytkiem, zdobyliśmy hasło do portretów, no i teraz będziemy podążali za Neville'em do nalot hipokryfów. Ponieważ tam będziemy mieli lekcje. Ale zanim to zrobimy, to no, ogarniemy sobie jakiś tutaj sekrecik, czemu by nie. Wow. Trochę się wystraszyłem, nie będę tego ukrywał. No, tak to powinno być zrobione, a nie kurde, po łebkach. Tyniowe paszczyciki! O Jezu, czemu te komody się zamknęły, te szafki? W ogóle sprawdzę, jak to się nagrywa, tak więc dajcie mi sekundkę. Dobra, wszystko działa elegancko, picobello. Zbieramy kartę, która tutaj jest. I co to jest za karta, moi drodzy? Kelpia. Żyje w jeziorach i strumieniach. W przyklęku oferuje podróż na drugi brzeg. Każdego, kto się ośmieli jej dosiąść, kelpia wciągnie pod wodę i najpewniej pożre. Jezus Maria, to trochę wyglądało jak jakiś koń, kurde, a nie jakaś bestia. Ja pierdziule. A te kurde stwory z Hogwartu, to jest magia, jak to się mówi. I tak, specjalnie jakby tutaj teraz troszeczkę przedłużam, zanim pójdę do Neville'a, no bo nie będę... Czekam, dostać na zajęcia. Bo nie będę tego ukrywał, że chcę jednak tutaj troszeczkę delikatnie wyczyścić to i owo, no nie? A przynajmniej takie mam marzenie, żeby to zrobić i mam nadzieję, że się to uda spełnić te marzenie, jakkolwiek to brzmi. Więc, no tak, nie mam nic więcej do powiedzenia w tej kwestii. Powinienem sobie to oczywiście na sam koniec zostawić, ale ja tego nie chcę robić. Ja jednak chcę to zrobić teraz. Wiadomo, nie wszystkie sekrety uda mi się teraz odblokować oczywiście, ale przynajmniej jakąś tam część, nie? Żeby sobie troszeczkę odbębnić na koniec gry. Zajebiście. Oni kurde za mną oczywiście lecą, bo nie potrafią sami nic zrobić. Tu mamy drzwi pozamykane. Niestety. I za mną pojawi się sekrecik, do którego polecimy. Oczywiście, że tak. Ja z tym sekretem mam akurat złe wspomnienia, bo pamiętam, jak byłem mały, że nie potrafiłem... do góry. Dziękuję. Pamiętam, że zawsze miałem z tym problem, dlatego że tutaj od czasu do czasu... no właśnie. I ja nigdy nie potrafiłem tego za pierwszym razem zrobić. Kiedyś, chyba nawet jak robiłem Let's Play w 2016 roku, to mi się udało to za pierwszym razem zrobić, ale tu pewności nie mam. I będę bardziej się kierował tą stroną, bo podłoga lubi robić figle. No i elegancko. Mamy kolejną kartę. Ogonowa traszka. Można ją kupić w sklepie z magicznymi zwierzętami przy ulicy Pokątnej. Żywi się algami i lubi dużo pływać. Aha, okej. Śmieszne stworzenie, nie będę tego ukrywał. No, ale tak się prezentuje błonie Hogwartu, moi drodzy, no nie? Jeszcze tutaj jedną rzecz zrobię. Tak od razu, jak już jesteśmy przy tym, no to tak na szybkości ogarniemy, żeby nie było przypału. Co tutaj mamy? I zaraz polecimy do Neville'a. Okej. Nie pamiętam, gdzie było to oznaczenie. Nie, to nie było tutaj. Ja wiem, że to jest wszystko tutaj, z tego co pamiętam. To było tutaj, albo tutaj będzie. What the fuck?
Co to było? Tutaj jest, no, elegancko, dobra. Zrobimy to od razu, żeby nie było. Już będę miał na zaś to ogarnięte, no nie? Tak więc, jeszcze raz. A w ogóle wspominałem, że muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest zajebista? Nie? Nie wspominałem? No to wiedzcie, że jest. Dobra, więc teraz musimy z powrotem lecieć. Musimy uderzyć właśnie w ten przycisk. Znowu stanąć na ten przycisk z kolei. I teraz wąż. Wąż, wąż, wąż. On był tutaj, dokładnie. Musiałem, kurde, na chwilę spojrzeć. Lew. Depulso. Zajebiście. Mamy to. Kolejna karta. Elegancko. Ta łagodna istota dożywa sędziwego wieku, gdyż potrafi się regenerować po każdym spaleniu. Pieśń Feniksa jest magiczna, a jego łzy mają lecznicze właściwości. No proszę, o tym nie wiedziałem. Zawsze miło się zaskoczyć. I tutaj oczywiście poatakujemy te żywopłoty. ...opieki nad magicznymi stworzeniami. Mam nadzieję, że nie będzie tam Malfoja, Kraba i Goyla. A, to jest lekcja opieki nad magicznymi zwierzętami. No, to tak to się nazywało. Ja zapomniałem, widzicie, kurde, ale cymbał ze mnie. No, w każdym razie mamy jedną rzecz zrobioną już, więc nie będziemy musieli tutaj przychodzić, bo tu już mamy od razu zaliczone. Ale kurczę, ta ciekawostka z Feniksem jest naprawdę fajna. Ale nawet nie wiedziałem, że Feniks jak płacze, no to jego łzy tam wyleczają, uzdrawiają, coś takiego, jak to przedstawił narrator. Nie wiedziałem o tym, zawsze to jest miła ciekawostka, mogę to tak powiedzieć. Dla oka, dla ucha, dla oka, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. To już mamy ogarnięte, więc dobra, idźmy normalną już ścieżką, jakby nie ma co tutaj przedłużać. A nie, to nie tutaj, tam jest normalna ścieżka, ponieważ tam są takie śmieszne drzwi. Ogólnie muzyka, która tutaj leci, może lecieć oczywiście na błoniach Hogwartów drugi raz, ale ona dopiero się aktywuje wtedy, kiedy zrobimy misję poboczną, bo niestety później jak będziemy wracać do błoni Hogwartu, to się będzie aktywowała ta muzyka, którą już wszyscy znamy, czyli motyw Hogwartu, który był sesję temu. A my jakby lubimy jakieś nowości, więc ja dlatego szanuję za to, że leci tutaj inny soundtrack niż powinien lecieć. O, kociołkowy piegusek, elegancko, 10. I mamy kolejną kartę. Widmołak. Widmołak. Ogromny, kształtem przypominający psa duch. Można go spotkać w zakazanym lesie. Jednego lub całą zgraję. Pamiętacie widmołaki, nie? Z komnaty tajemnic na PS2 i z kamienia filozoficznego na PS1, prawda? Pamiętacie, nie? Przepraszam, że ja tu jeszcze luknę. Chyba się wszystko dobrze nagrywa. Ale jeszcze się upewnię. Muszę się od czasu do czasu upewniać, bo ja nie chcę, żeby była sytuacja, gdzie niby się dobrze nagra, a potem się okaże, że się kurde nie nagrało i będzie słabo. Jak widzicie, te dynie również się od czasu do czasu spawnią na nowo. Ale to już jest trochę takie typowe. No i tu już mamy ogarnięte, zajebiście. Fajnie, fajnie. Tu już nic więcej nie mamy. W ogóle ile mamy secretów na ten? 4 na 6, czyli w zasadzie brakuje nam tylko dwóch secretów, żeby było wszystko cacy. Zajebiście. Zobaczmy, co tam mamy. O, tak, kociołkowy piegusek. Dobrze luknąłem, dobrze zauważyłem. Dobra, to wiecie, co zrobimy? Tu sobie zapiszę i ja zobaczę szybko, jak to się nagrywa. No dobrze, jestem z powrotem. Wydaje mi się, że wszystko picuś glancuś się nagrywa, więc możemy iść do przodu przed siebie. I tam Neville na nas już czeka i inni uczniowie lecą właśnie na te lekcje, no, ze zwierzętami.
Kurwa, jak to się nazywało? Cały czas zapominam! Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Neville'em na lekcję. Zajęcia opieki nad magicznymi stworzeniami. Zapamiętałem. Nie idziemy tam, tylko idziemy tutaj. To sobie zostawimy na kiedy indziej. Let's go, moi drodzy. Co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ohydny stwór. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodzioba. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodzioba, ukłoń się i czekaj. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią! Witaj, Hardodziobie. Dobry hipogryf. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. Moi drodzy, czekałem na ten moment. Czekałem na to. Jak poprzysiągłem sobie, że zrobię V2 z tego let's playa, to czekałem, kurczę pieczone, na lot hipogryfem. Ja pierdzielę, to jest coś, co ja uwielbiam w tej gierce. Zresztą wsłuchajcie się w soundtrack. Tak jest! To jest kurwa coś pięknego, w ogóle grafika w tym poziomie, muzyka, sam w sobie ten poziom jest przepiękny. Naprawdę, ja nie jestem w stanie skrytykować tego poziomu, to jest 100 razy lepsze niż kurde jakieś Quidditche w Harry Potterze. No to jest coś pięknego po prostu, kurczę. Aż dzieciństwo wraca, bez kitu. Zawsze uwielbiałem kurde loty Hardodziobem. Yes! Udało się! Mamy to! Woohoo! Wszystkie kurde pierścienie przeleciane! Oh yeah! 2009 punktów... 900! To było naprawdę coś, Harry! Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich kart kolekcjonerskich. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Umieram! Patrzcie! Potwór mnie zabił! Nie umierasz! Ty kurwo, Malfoyowa! Myślicie, że się wyliżę? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. Bo Malfoy to jest kurwa... Najpierw prowokuje, a potem wykorzystuje. Tyle mam ci do powiedzenia, Malfoy. Bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hardodzioba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź, Harry! Dobra, pierwsze piętro, klasa transmutacji. Na pewno ten śmieć będzie chciał to wykorzystać, bo kurde, jebać Malfoya, bez kitu. Biedny Hardodziob zaatakował go, bo ten go kurde prowokował. No to kuźwa mać, co on się dziwi jeszcze? Jezus Maria, jak mnie Malfoy triggeruje w grach, bez kitu. Przepraszam, że ja się tak denerwuję, ale... No nikt mnie bardziej nie irytuje niż Malfoy, tak szczerze. Naprawdę, nikt mnie tak bardzo nie irytuje jak Malfoy, jeżeli chodzi o uniwersum Harry'ego Pottera. O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, Gangrena i Pękala! Irytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Z
zamknął nas w środku! Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia Carpe Retractum, gdy go złapiemy! Ojej, troje wściekłych uczniaków! Tak, moi drodzy, druga konfrontacja z Irytkiem. Oczywiście, że tak, bo jedna to jest oczywiście za mało w tej gierce. Spokojnie, będzie jeszcze jedna. To tak tylko zaspoileruję. O to chodzi, Ron! Rick, to zasmarkany Mondralo! Zasmarkany Mondralo? Na więcej! Zasmarkany! Właśnie tak, Ron! Wykończaj! Przebrzydliczeć okazisti! To jest genialny, Ron! Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Dobrze powiedziane. Idźmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. Oj, nie przesadzaj już, Hermiona. Już, kurde, naprawdę, ty też odlatujesz, kurde, w inną galaktykę. Wyluzuj! Zdążyliśmy, jesteśmy przed salą dosłownie. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zaklęć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu... Są jakieś pytania? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zechcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Panu Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! Możesz zaczynać, panno Granger. Hermiona, ty masz za dużo optymizmu, ja widzę, kurcze pieczone. Zacznijmy od zaklęcia Lapi Force, panno Granger. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Zgadza się, panno Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. Ta muzyczka, która też tutaj nam towarzyszy, jest spoko, ale... Kurde! Skąd te 5 punktów? Jakby ja nie narzekam, fajnie, spoko, 5 punktów dla Gryffindoru, ale... Co jest? Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować ruchami królika. Prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. Naciśnij strzałkę w górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy, żeby królik skoczył dalej. Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. Ustaw lub po prostu poczekaj, aż królik wykona zadanie i zaklęcie samo się skończy. Rozumiem. Lewy przycisk myszy służy do przegryzania i kopania. Czemu te dialogi tak na siebie dziwnie nachodzą, ale dobra, nieważne. Oczywiście lubię bardzo soundtrack tego wyzwania, co teraz leci w tle. Lubię bardzo również to wyzwanie Draconi Force and Lapi Force. Bardzo lubię ogólnie zaklęcie i wyzwania w tej gierce. Wspaniale, panno Granger. Zajebiście. Cieszę się, że jestem doceniony i mamy 8 sekretów do ogarnięcia, tak więc... Na co my jeszcze czekamy, moi drodzy? Na co my, kurcze pieczone, jeszcze czekamy? Dopiero mamy... Wow, co to było? Smok, zielony pospolity walijski. Ten gatunek jest najmniej kłopotliwy. Aktywnie unika ludzi, dopóki nie zostanie sprowokowany. Zionie ogniem zebranym w cienkie strumienie. Ciekawa sprawa. I coś nowego żeśmy zebrali. To było... Joscelind Whatcock, urodzony 1911. Ścigający drużyny Quidditcha Padlemere United. Ustanowił rekord bramek sezonu w meczu przeciw nietoperzom z Ballycastle w 1931. A to czasem nie jest ona? Tak tylko się chciałem zapytać. No dobra, nieważne. Ja tu nie będę doszukiwał się drugiego dna. Okej, dobra, jesteśmy
Tutaj nie możemy żadnego czaru rzucić, szkoda. Jesteśmy, chciałem powiedzieć, jesteśmy dalej, a nie po prostu jesteśmy. Lapiforce. Możemy sobie podążać dalej. Napiszcie w sekcji komentarzy, jakie macie wspomnienia z wyzwaniem Draconi Force i Lapiforce. Bo ja osobiście, jakby mały, bardzo lubiłem i bardzo lubię te wyzwanie. Sprawia mi ono zawsze frajdę i nigdy nie było tak, żebym się, nie wiem, jakoś denerwował przy tym wyzwaniu. Może kiedyś nie udało mi się zdobyć wszystkich tarcz, oczywiście, jak uczyłem się grać w tę gierkę. Ale każdy musiał jakoś sobie radzić, jak to się mówi, no nie? Z czasem się udawało, ale na początku były z tym problemy. I niestety jako zajączek nie możemy zebrać tarczy zadań, a szkoda. Kiedyś w ogóle sobie, jeżeli chodzi o te tarcze zadań, to robiłem taki challenge, że specjalnie wracałem do tych wyzwań i zbierałem sobie co drugą tarczę, czyli na przykład zamiast od 1 do 10 wszystkie zbierać, to zbierałem tak, 2, 4, 6, 8, 10 i potem tak wracałem i zbierałem 1, 3, 5, 7, 9 i ostatnia, no nie? W taki oto sposób sobie pomidor utrudniał drogę. O, i tam mamy jeszcze przy okazji, jak widzicie. Ale tu coś jest. Ho, ho, ho. Kiedyś nie pamiętałem, że coś takiego jest u góry i no niezbyt zwracałem na to uwagę. A teraz, jak widzicie, mózg myśli, jak to się mówi. Pilki i mózg. Tu pozbieramy sobie oczywiście fasolki i dynie, ponieważ why not? Moglibyśmy sobie to oczywiście ominąć, a ja nie chcę omijać. Ja chcę zbierać. Im więcej, tym lepiej. Potem będzie to właśnie skutkowało, że będę mógł więcej rzeczy pokupować w sklepiku Freda i George'a. A ja bardzo chcę pokupować rzeczy w sklepiku Freda i George'a. O, fajnie, fajnie. Izium. Teraz pytanie, czy uda mi się wszystkie zebrać fasolki. O, kiedyś pamiętam, że jedną zgubiłem i ona sobie tak wisiała. I mnie to triggerowało i za każdym razem mówiłem sobie, jak wrócę do tego wyzwania, mimo że na przykład zebrałem wszystkie tarcze, to ja wracałem do tego wyzwania tylko po to, żeby zdobyć tą jedną zasraną fasolkę, nie? Kumacie to? Bo wiecie, wtedy miałem coś takiego z tyłu głowy, że nie, musi być wszystko zebrane. Zajmijmy się teraz zaklęciem Draconi Force. Rzuć ten czar na figurkę smoka, panno Granger, by zmienić ją w żywe stworzenie. Kolejna moja ulubiona muzyka tutaj będzie przygrywać, ale zanim to zrobimy, zejdziemy sobie na dół, bo tu sekret będzie, który warto już od razu ogarnąć sobie na sam start, żeby potem się nie cofać niepotrzebnie. Znaczy, żeby potem się... No tak, nie cofać. To chciałem powiedzieć, dobrze powiedziałem. Dopiero pierwszy secret. Dobra, patrzymy. Tu możemy oczywiście dynię sobie zniszczyć. Czy wspominałem wam o tym, że w grach wideo poza wodospadami lubię też takie fontanny? Nie, nie wspominałem? To wiecie, że lubię bardzo coś takiego. Aż się wtedy chce żyć, powiem wam szczerze. Draconi Force! O, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognistej. Potem pofruń i wyląduj na platformie. Żeby zakończyć to zadanie, musisz zapalić pochodnię. W drogę, panno Granger. Klawisz spacji zmusi smoka do machania skrzydłami. Używaj strzałek do sterowania. Gdy smok weźmie ognistą kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno zionięcie ogniem. Kurczę, ta muzyka też jest piękna. W ogóle ta muzyka też, która odpaliła się w trakcie cutscenki, gdzie zaczarowaliśmy właśnie tego smoka. Też bardzo fajna, taka cute strasznie. Lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Przepraszam bardzo, ludzie, no ale... Wspaniale, panno Granger. Ja jestem autentyczny w swoich reakcjach, tak? Ja jak mam ciary na dupie czy na rękach, to o tym zawsze wolę podkreślać. Dobra, udało się, zebraliśmy wszystko, jak najbardziej tak. Możemy iść dalej przed siebie. Zanim pójdziemy dalej przed siebie, zejdziemy sobie tutaj na dół, ponieważ tu na dole, jak dzisiaj, jest kolejny secret. A ty pulsą! A ty pulsą! Ty pulsą!
O, i mamy kartę, która była tutaj schowana. Kolejna. 13 już. Smok czarny hebrycki. Lokalna rasa brytyjska, znacznie bardziej agresywna niż gatunek pochodzący z Walii. Żywi się głównie jeleniami, choć znane są przypadki porywania dużych psów. Ja pierdziule, porywa duże psy, co za typ. Ja bym bardzo chciał ten kociołkowy piegusek zebrać. A, wiem jak to będę mógł zrobić. No pewnie, przecież, kurczę pieczone. Ale cymbał jestem. No, można przecież to w ten sposób zrobić. Na szczęście tutaj nie mamy żadnej czasówki, więc możemy sobie tak se latać w nieskończoność i tak dalej. Ale ja oczywiście nie będę latał w nieskończoność, ponieważ chcemy, żeby ta seria chcąc nie chcąc była rozpoczęta i jakkolwiek skończona, więc wiecie o co chodzi, no nie? Oczywiście zdaję sobie też sprawę, że za soundtrack z Więźnia Azkabanu mogę dostać po dupie, ale najwyżej nie będę miał, kurde, zarabiania na tej serii, trudno się mówi. Mi zależy, żeby pokazać wam tę grę w pełnym soundtracku, a nie w niepełnym soundtracku, no nie? To, że YouTube lubi potem się zesrywać lub tam wytwórnia lubi się zesrywać, no to już nie jest mój problem. No i mamy połowę już tarcz zadań zebranych. Elegancko. Tu u góry nic nie mamy. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o kontrolę tych wszystkich słodkich zwierzaczków, no to wszystko szło jak najbardziej zgodnie z planem. Nigdy nie było problemu, przynajmniej z mojej strony. Nigdy nie miałem problemu, jeżeli chodzi o te zwierzaki. Zawsze było zajebiście do przodu. I teraz lecimy. Lecimy z koksem, znowu, kurde, zajączka. Zajączka bierzemy. Teraz musimy bardzo obserwować tutaj, co mamy do zebrania. Ponieważ nie będziemy mogli potem się wrócić, no nie? Bo później będziemy musieli przejść z tego, zajączka na smoczka. Więc dlatego eksplorujemy, eksplorujemy i jeszcze raz eksplorujemy. Na przykład tutaj idziemy. No tak fajnie on sobie, kurde, ale on jest słodki, bez kitu. Tak ładnie sobie zjada sobie tą trawkę, widzicie? Kurczę, naprawdę, jestem wręcz... No nie wiem, aż się ten... Ciepło na serduszku robi, widząc tego zajączka. A przynajmniej ja tak mam. Dobra, to co mogłem zabrać, to zabrałem, pewnie, że tak. Lecimy dalej z koksem, z koksikiem. Okej. Sprawdzamy teraz, czy aby na pewno nie ma tutaj żadnej dodatkowej dziurki, żeby się przedostać. Nie, no nie ma nic. To, co mogłem zabrać, to zabrałem. Pewnie, że tak. Chociaż tutaj coś może nie. Tutaj nic nie będzie. Dobra. Oj! Enterem jak wciśniemy, to możemy wrócić z powrotem. Ja przypadkowo spadłem, bo myślałem, że tam coś jest na dole. Zapomniałem kompletnie. Widzicie? Czasami się zdarzy, że gdzieś się noga delikatnie powinie. No i króliczek poszedł sobie odpocząć. I teraz bierzemy naszego znanego i lubianego smoczka. I z jakiegoś powodu często jest taki bug, że leci tutaj muzyka właśnie z zajączka. A raczej z momentu, kiedy graliśmy zajączkiem. Nie z zajączka muzyka, bez żadnych skojarzeń. No ale to się czasami tak zdarza. No to są stare gry, więc tutaj jakby... No zdarzają się czasami takie problemy, takie błędy. No nic na to nie poradzimy. Nawet w nowych grach czasami są o wiele gorsze błędy, więc nie narzekajcie. Okej, więc bierzemy co nasze.
i sobie ustawiamy platformę. Elegancko. Dokładnie tak. Teraz nie mamy żadnego króliczka ani smoczka, tylko możemy atakować w nieskończoność te zbroje, chyba. A nie? Tylko raz możemy i teraz sobie spadniemy w dół, ponieważ tu będzie secret. Dokładnie tak. Mamy już połowę secretów zebranych. Oczywiście się... Nie obędzie bez konfrontacji z topkami, jak zresztą widzicie. No ich jest od zasrania w tej gierce, nie oszukujmy się. I elegancko, zrobione. Co trzeba było zrobić, to zrobiliśmy. Pyk, pyk, pyk. Tutaj tak, jest elegancko. Nic więcej nie mamy, więc możemy iść do góry, do platformy. Oh yeah. Te odgłosy mnie zawsze rozpierdzielają. No i jeszcze tylko 4 tarcze zadań nam zostały.